Jakie dramatyczne informacje z ostatniej chwili podały media? Dlaczego Karol Strasburger i koledzy z branży filmowej są w żałobie? Jako komentarz powiem, że zmarł nagle znany aktor telewizyjny i teatralny oraz lektor. Miał 54 lata. Tragiczną wiadomość o zgonie Krzysztofa Banaszczyka przekazał Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Znany aktor filmowy, serialowy, teatralny oraz lektor zmarł 1 sierpnia. Dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. Odszedł Krzysztof Banaszyk, wieloletni członek Zap oraz członek zarządu głównego Zap w kilku kadencjach. Dziękujemy Krzysztofie za Twój wkład w rozwój Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Spoczywaj w pokoju, napisano w komunikacie. Krzysztof Banaszyk urodził się 23 marca 1970 roku w Poznaniu. W 1993 roku ukończył PWST w Warszawie. Pracował w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz Teatrze Nowym. Występował również w spektaklach teatru telewizji. Szerszej publiczności znany jest przede wszystkim z ról w filmach takich jak Prymas. Trzy lata z tysiąca pułkownik kwiatkowski oraz serialach telewizyjnych między innymi Prawo Agaty 39,5. Samo życie na dobre i na złe. Banaszyk zajmował się również dubbingiem. Podkładał głos w takich produkcjach jak Król Lew 2, czas Simby czy w kreskówce Nowy Skubidu. Znany był również między innymi z roli skryby Otisa w filmie Asterix i Obelix: Misja Kleopatra. Swojego głosu użyczał także w grach komputerowych takich jak Gothic, Wiedźmin II, Zabójcy Królów i StarCraft II: Wings of Liberty. Na swoim koncie miał również audiobooki. Do zgonu aktora odniósł się Karol Strasburger. Jest mi niezmiernie przykro i uroniłem dziś niejedną łzę. W niejednym serialu nasze drogi się przecinały, bardzo lubiłem Krzysia. On często zawsze był głodny dążenia do wiedzy, a tym samym do doskonałości. Tym, co się wydarzyło, doprowadził do żałoby cały świat filmu i teatru. Spoczywaj w pokoju. Rodzinie, przyjaciołom i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia. Dziękuję, że jesteś, koniecznie subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.